Ejo, ja wiem, nie lubicie mnie za to, co ostatnio było, ale musiałem gdzieś uciąć ten film. A ja chyba za bardzo lubię robić cliffhangery. So, yeah. Really? Yeah, really. Okej. Okay. Suzy. What the fuck? Więc teraz będziesz w mojej drużynie? Tak. Na to brzmi, tak będzie łatwiej. Suzy, ale nie możesz tak po prostu... zamknij się. Toothpaste boy? Toothpaste boy? Co? Co ten gość ma wspólnego z pastą do zębów? Suzy teraz jest moją towarzyszką. Tak. Toothpaste boy. Teraz będziemy mieli monogram... Okej, okay, aha, rozumiem, że... Kto się nazywa? Dresy! Adidasowe dresy, takie dresiarskie dresy, takie... Klepanko! Dobra, rozumiem, tak. Tak, dokładnie. I będziemy robili nocki, gdzie będziemy zdradzali sobie sekrety. Tak? Tak czy inaczej, do zobaczenia nigdy? Jeżeli w ogóle wytrwacie tak długo. To wracamy do duo. Ej? Power duo? Tła skład mi się bardziej podobało, ale... Whatever. Chris, może... Nie powinienem być taki... Niemiły dla niej? Ale w sumie to, jak bardzo ona się szarpie do walki... Bądźmy po prostu dla niej mili, okej, Chris? Na pewno wkrótce wróci, wcale nie robi screenów. Dobra. The blocky foliage grows thick. Above your head. The power of the forest shines within you. Jasne. Dobrze. Spoko. Okej. Okay. To drzwi. Dokąd pójdziesz? Field forest. Forest! Świetnie, już jesteś w lesie. What? A, to są tego rodzaju drzwi. Dobra, czyli to jest teleport, czyli będziemy musieli się przedostawać między tymi. Naprawiliśmy to dziwne coś. Okej, okay, tak, dobrze, to mi pozwoli podróżować między światami. Okej, okay, dobra. Fast travel. O, tego się nie spodziewałem. O kuźwa, króliki powracają. Kurliki, jak one się nazywały. Brief all, co? A, naciskaj Z, żeby cały czas dmuchać powietrzem. Co? O szlag. A jego można już... Spare, okej, okay, dobra. Spare, tak samo. Świetnie. Czy coś? Suzy, Lancer, ech? Czy to nie ci tak zwani Hiroshi? Tak. Heroes of the Storm. Tylko nie ma burzy. Czy jesteście gotowi na to, co się teraz stanie? No, jeżeli będziecie próbowali załatwić to spokojnie. Aha, czyli oni będą crashować wszystkich na swojej drodze, dobrze. Dark Jack Lancer. Violent Axe Suzy. Nie zrobiliście. Poszłaś w Violent Axe. Na rzecz The Twat Squad. Nie chcę cię znać. Like...
zmieniłem diametralnie zdanie na twój temat, sorry. Razem jesteśmy. Too far. Czuję się urażony, okej? Więc jaki jest wasz zły plan? Ty się martwisz o ich zły plan, kiedy zarąbali na nazwę naszego teamu? Razej, są rzeczy istotne i jest to. Dude, ale właśnie uformowaliśmy sobie drużynę. Nawet nie zrobiliśmy, nawet jeszcze nie zakończyliśmy naszego intro. A, to jak zespół R teraz, tak? Chciałem wymyślić coś do R. Jakie rozwinięcie, tak? Zespół E. Żal przez RZ. Ale zajęło mi to za długo. I nie wyszło to dobrze. Miejcie trochę cierpliwości, proszę. O, przepraszamy, właśnie nie mogliśmy się doczekać reszty. Dobrze, nie będziecie musieli patrzeć długo. Zaczynając teraz, będziemy pracować ceaselessly. Nie powstrzymani będziemy i tak dalej. I was zgnieciemy, klauny. Uważajcie na swoje plecy, powiedział odwracając się do nas plecami. Haha, patrz co masz w plecach, co? Łopatki, nieważne. Watch your backs and your fronts. Tak. Nic nie widzieliście, dobra? Nic. A w tę stronę co będzie? W sensie sprawdźmy takie zakamarki, bo tu może coś ciekawego być. Nie martwcie się, miejsce na przerwie. Muszę... Pomóżcie mi, potrzebuję dostać coś na... urodziny mojego przyjaciela Clovera. Jej przyjaciółki, jej jedynym zainteresowaniem jest sport, uroczy chłopcy i drzewa. Może po prostu dam jej kartę. Czy my serio mamy coś mu przynieść? Dobra. Oh shit. Możemy już ich oszczędzić, poszło szybko. Dobra, to nie jest takie długie. Myślałem, że to będzie dłuższe. Że to będzie dłużej tak zachodziło o siebie, ale teraz się dużo zmienia w tej grze, więc o tyle dobrze, nie? Nie będzie to cały czas coraz cięższe, żeby walczyć ze swoim własnym teamem naraz. Pff, teraz jest łatwiej. No więc jak wasze złe planowanie idzie? Znudziło nam się i teraz mamy przekąskę. Rozumiem. Wszystko co jadłem na śniadanie to jest kreda, dajcie mi spokój. A ja nie jadłem nic. A tak właściwie to co jecie? Nieważne, jakiś skarb schowany w tym. Czyli? Spróbuj sam. Mój główny człowieku, co? Chcesz tego spróbować? Yes. Honey pot of salsa. It recovered something. Not HP, just something. Co w tym jest? Nie mam pojęcia. Weirdos. Shit! Dobra, kim wy jesteście? Jestem małą kuleczką.
nie chcę niczego przedyskutowywać. Ja to nie. Wyglądacie na bohaterów. Zabierzcie szalik z tej skrzyni, aby pokonać króla. Poza tym jest stary i podziurawiony i na mnie nie pasuje. Dobra. Okej, może sobie wyekwipuję to, co powinienem, czyli Spooky Sword, Rager, nic mi nie da, ale to mogę dać Razejowi. To będzie lepszy szalik dla niego, tak. On bije szalikiem. Niech będzie. Power. To są te ich moce, dobra. Nieważne. Fajnie jest to, że się podświetla teraz to to serce. Chyba obydwoje dostaniemy, kiedy ja dostanę. Czy ja będę potrzebował to pamiętać, czy coś takiego? Tak, na wypadek, gdybym potrzebował. Nieważne, wcale nie robię zdjęcia. Mogę zrobić screena. Wpisz hasło. Skoro wszyscy zapominają hasła, jest napisane u góry. Aha, okej. Czyli tak, tak, tak i zamieniamy. Dzięki za rozwiązanie zagadki za nas, frajerzy. Tego potrzebujemy w sumie. The fuck. To też tak samo idzie? Na odwrót spróbujmy. Nie mam pojęcia, ale chyba gdzieś tu trzeba będzie dostać. Okej. Nie mam pojęcia, jak się nazywają te fragmenty kart, więc nie będę ich nazywał, ale chyba wiemy wszyscy, o co chodzi. Dobra. Pewno to zmieniamy. O, nie, na odwrót. Okej, teraz. Musiałem na chwilę pomyśleć, jak to zrobić. Chwilę mi to zajęło. Bobo! Break the box for a bracelet. It will boost your defense. Beeper. Dobra, więc mamy kolejny jakiś item. Nie wiem dla kogo. No ability, czyli tutaj nic nie daje. A może da coś jemu? Defense 4. Nieważne. Shit. Nie chcę mi się z nim walczyć. W sensie mógłbym zdobyć kasę, ale nie chcę. Dobra, jedziesz ziomuś. Dajemy. Bloxer, rearrange. Magic. No magic, defend. Okej. Dalej nie jest zadowolony z tym, jak wygląda. Okej. To jak mamy sprawić, żeby on był zadowolony w końcu z tym, jak wygląda? Shit. My butt is my face. No. To jak ty to chciałeś, żeby to wyszło? Kurde, Tetris, pomocy. Jak on chce być złożony? Nie rozumiem. Może go muszę złożyć normalnie? A, miałem go złożyć normalnie. Myślałem, że mam go właśnie złożyć w jakąś inną kombinację. Oh man! To było głupie z mojej strony.
są jakieś zamazane te. It looks like it's supposed to be a solution to a puzzle, but it's been vandalized. No jasne. Red, black, red. No jestem w stanie odczytać. Dobra. Teraz są inne od siebie, ale... Aha, są... A, stop, ja robię na odwrót. Czerwone są na brzegach. Źle. No. Kretyn jestem i tyle. Dobra, ci mi podpowiadałem prawdopodobnie. Tyle. Hej, dzisiaj są moje urodziny. To ty jesteś! Jak ona miała na imię? Nie ma. Są moje urodziny. I nawet nie powiedziałeś cześć. W sumie to w porządku. Zatrzymajcie się i powiedzcie cześć, koledzy. Zamknij się, nie zasługuje na nas. Ej, spokojnie, wy dwojga. Chodźcie, obchodźmy nasze urodziny. Tak. Przygotuj się na ból. A przepraszam za to, co się stanie. Okej. Talk boys. To więc jakich chłopaków lubisz? Takich fajnych jak ja jestem, uroczych. Żadnych, znaczy no wszystkich. Dobra. Czyli wiemy jak z tym, nazwijmy to walczyć, shit. Pogadajmy o sporcie. Chcę zjeść piłkę nożną. O, uwielbiam waszą dwójkę. No to dobrze. Spaghetti i piłki tenisowe. Co? Czy ja, obijając się tym białym, dostaję obrażenia? Chyba nie. Nie możemy jeszcze. Pogadajmy o urodzinach. Więc co byście chcieli na swoje urodziny? Po prostu fajną rozmowę. Idioci, zapytajcie o prezent! Czyli powinniśmy pytać o coś innego, na przykład o co? Jest zmęczony, czyli... Fend, Magic, Pacify, Clover. Ale to jest dzikie! Jest teraz tak skomplikowane. Jesteś zainteresowany w czekoladowym diamencie? Yes! Yes! Wszystkie... dochody przychodzą na Rudin Relief Funds, I guess. Thanks, I guess. Nie wiem, co to jest, ani co robi, ale jest czekoladowy diament, jasne, że chcę. Hattie oferuje Heart Donut. Dobra. O. Czy możemy was zainteresować ciasteczkiem Lancera, ale... Ciasteczko Lancera brzmi... sprośnie. Wszystkie dochody przechodzą na skopanie waszej dupy. Nie. Ej, nie możecie od nas nie kupić. Wy złamasy, to jest dla dobre cele. A mamy na to? Dzięki. Co się stało? Okej, więc jak mamy podzielić teraz tego żelkowego Donata? Ja wezmę krew, a ty bierzesz skórę. Myślałem zapytać, jak ten donat wpasowuje się w wasze plany? Nasze realne plany zawierają przepyszne smakołyki. Wygląda na to, że musisz iść do szkoły planowania. Ale tutaj idą pociski. W sensie... Stop, chwila.
stop, bo ja siedzę i czytam te wszystkie teksty i wiecie co im idzie? Ja tu już powoli schodzę na defeat, bo jest tylko jakaś ilość głupoty, którą potrafię znieść. A te teksty, przy tym, że muszę je tłumaczyć jeszcze na głos i muszę je czytać na głos. Jak grasz i czytasz to, to jest spoko. Ale jak muszę przetłumaczyć na głos i mówić to, to mi to wchodzi w mózg, wbija się, wwierca. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie ogarniam, to jest dla mnie mózgotrzep absolutny. Te teksty. Spróbujcie kiedyś siąść przy takiej grze i każdy z takich zdań, nie znając ich, tłumaczyć na bieżąco na głos. W tym wypadku to jest naprawdę mózgotrzep. Czy ze mnie się śmieją? Tak, bo porównali ci znowu do pasty do zębów. A co jeżeli po prostu podzielimy tego Donata na pół? Tak, świetny, nowy, zły pomysł. Innowacja... Innovation is the spice of vice. Nieważne, wszystko będę tłumaczył. Kto do mnie pisze? Nie mam czasu. Dobra. Teraz poziom nazywa się The Dark. Więc to wasza dwójka. Okej, okay, rearrange. A ty co możesz zrobić? Ty nie możesz zrobić nic. Żałosne! Dobra. Oh, you mixed me up all nice. Widzisz? A czemu mnie dalej bijesz, skoro cię już zmiksowałem up all nice? Okej, okay. Nie, stop. Tego bloksera chcemy przearanżować, a tego chcemy już oszczędzić, żeby nas nie klepał. Dobrze. Cacy. Teraz tylko przeżyć te Trisa i Easy. Nie chcę go bić! Co? A czemu? A dobra, kliknąłem fight na Ralseju. A nie umiem czytać. Such is the way of the worm. Ale jaka? Ale nie zdążyłem przeczytać, co on mówi. Ah, shit. To jest jakaś ścieżka. Widzicie to? W sensie tutaj są te. He opened the treasure chest. Inside was 40 dark dollars. Dark dollars. A tak, bo one są nazwane dark dollars. Myślałem, że to są jakieś dolary splugawione przez tamtych z łamasów. The Dark Twat Squad. More like the FOTS. Stop, a mamy tędy iść, czy... Cofnij. Oh, wow, wow is me. Rose and rose of woes and woes. If only a hero would help. Lancer, is everything alright? Wszystko w porządku, stary? Nie jestem Lancer, jestem małym, uroczym chłopczykiem z wąsem. Dobrze, więc czemu mały, słodki, uroczy chłopczyk ma wąs? Jako przebranie! Więc jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz? Widzisz, mam ten mój wielki, niesamowity, potężny, zły plan, który potrzebuję zrealizować. I... co ma do tego, mały, uroczy, słodki chłopiec, tego twojego złego planu, zaimponować swojej nowej koleżance Suzy? Chris, jeżeli to jest dla przyjaźni, cóż, chętnie pomożemy, co powinniśmy zrobić? What? Wszystko jest na kartce papieru. Małe, słodkie jabłuszko. Po prostu wypełnijcie to największą ilością zła, jaką możecie sobie wyobrazić. Niech... content wygenerowany przez klaunów się zacznie. Create a machine for trash... to trash your own ass.
Laser Sword Flame Duck. Ha! O boj, różową ją zrobimy. Buddy. Kółko. O shit, to jest dobre. Tak, w kolorze siusiaka, niech będzie. Nie, musimy zmienić kolor tej głowy. Tak mi bardziej pasuje. Chyba czerwona główka. Kółka, kąsiennica. Hot. Elegant cool guns. Podoba mi się, co stworzyliśmy. Wiecie co? Wiecie co? Screenshot. Powinienem to całe zeskrinować, nieważne. Tyle. End. To moja maszyna, tak. O, wygląda paskudnie. W sensie niegrzecznie. Czy na pewno nie uważacie, że nie sądzicie, że nie jesteście czasem może źli? No chyba po prostu mamy do tego, jak to się nazywa, smykałkę? Haha, wykiwaliśmy was, idioci. Nigdy nie róbcie czegoś. Never do something someone. Nigdy nie róbcie czegoś, co ktoś może zrobić za was. To jest jak... Czemu narysowali się coś, co jak wygląda... Czemu wygląda to jak coś, co chciałby wam dać buziaka? Wszystko jest w porządku z tym, żeby... Co? Mój mózg pomocy! Nie rozumiem! Rozumiem, ale mi się słomisz. Ta gra mi ryje w mózgu. It's okay to express yourself, Chris. Będziecie musieli zrozumieć większość normalnie, bo ja nie potrafię już tłumaczyć. Nie jestem w stanie, mój mózg wysiada, okej? Okay? Anyway, great job, Lancer. They were sitting ducks. Gra słów z angielskiego. Znajdźcie sobie wyrażenie w Google. Sitting ducks. Google it. Yes, and it's all. To wszystko dzięki naszym wrogom. Dziękuję wam bardzo. Trash you later. I tak dalej, dobra. Muszę przestać tłumaczyć to na polski cały czas. Muszę skupić się na tym, żeby tłumaczyć istotne kwestie szybko jak się da. I iść po angielsku z tym, co muszę, bo inaczej to będzie trwać godzinę. Cofnijmy się. Pominęliśmy tam coś. Szlak. Prawie. Chcę za szybko, ja wiem. Revive Mint, okej. Okay. Czyli te miętówki nas wskrzeszają, okej. Okay. Dobrze, rozumiem. Chyba to było trochę dangerous. Fajnie, że Suzy w końcu znalazła miejsce, do którego należy. I że się dogaduję z Lancerem. Czy ja wiem? Dobra, może po prostu biegnijmy przed siebie. Oh shoot. Oh shoot. Okej. Możemy w to zadzwonić więcej razy. Ralse już pada. Revolve around the center and look carefully. The darker it gets, the more you can see. W sensie? Co możemy zobaczyć dodatkowego? Że coś tam u góry chodzi?
To chodzące drzewo? To mają na myśli? To tutaj? Ciężko było to zobaczyć, ale był tutaj przełącznik w drzewie. To drzewo się kiwało całe. Ta gra ryje mi łeb. Dobra, nieważne. Więc... gotowi, aby znowu być dobrymi, Suzy? Nie, bycie złą jest całkiem spoko. Nie jest tylko dużo bardziej zabawne od bycia dobrą, ale mój... Ten drugi z mojej drużyny jest dumny z tego, co robię. Earlier Suzy ate a pine cone off the floor. It gave her a terrible stomach ache. It was very brave and cool. See, finally some respect. Czyli zjadła pine cone, to była szyszka? Nie wiem, cokolwiek. Zjadła coś z podłogi i dostała ból brzucha i to było bardzo odważne. Respect plus plus. Świetnie. By the way, beware yourselves of the forest maze. You will probably get completely lost. Aha, czyli prawdopodobnie zgubimy bez pomocy kogoś. Tak. Znam las tak dobrze jak tył mojej głowy, którego nigdy w życiu nie widziałeś. Nie ufam ci. Nie idę drogą, którą on mi pokazuje. Nie ma opcji. Oh shit. Trzeba było może z tym zawalczyć. W sensie... potrzebujemy chyba trochę tych dark coinów, czy cokolwiek to jest. Dobra, cacy. Shit. Oszczędzamy ich i to jest free win, praktycznie. Dostaliśmy 80 dark coinów, świetnie. W tą stronę poszedł? W prawo. Chyba, tak. Znowu idziemy tutaj. Cześć, frajerzy. Chwila, gdzie jest Lancer? Nie poszedł w prawo, więc... więc pozwoliliście mu, żeby sam się oddalił? Wiecie, że jest okropny w labiryntach, prawda? Prawdopodobnie się zgubił i jest teraz zagubiony i w ogóle... Why would I care? Czemu miałoby mnie to obchodzić? He trashed himself, finally! Ho, 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 jestem zagubiony i wystraszony. Wybacz, Suzy, nie chcieliśmy cię martwić tym wszystkim. Tak, jasne, on leci w kuja, mamy tam wrócić dla niego. Ale ja wcale się o niego nie martwię. Po prostu, jeśli goście muszą się o siebie martwić i tak dalej, tak czy inaczej, zjeżdżać mi z drogi, ja go pójdę znaleźć. Ale ona chyba też nie wie, w którą stronę iść, Chris. Tak, bo poszła w tamtą stronę, a my przyszliśmy stamtąd. Okej, czyli oni pokazują złe drogi. Obydwoje. Czy mi idziemy na prawo teraz? Pamiętać na prawo. Robić wszystko to, czego oni nie robią. Cyk. 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 No i ten zacież na twarzy. Świetnie. Blokser. Blokser jest na razie chyba moim ulubionym z tych przeciwników, co był. I ta trzygłowa kreatura, która kłóciła się sama ze sobą. To jestem czasami ja wewnątrz mojej własnej głowy. Nie. Easy. Oho. Chris, czy to nie jest ta maszyna, którą zaprojektowaliśmy? Nie, bo nasza to był czołg. Miała kółka. Definitywnie nie widzę lufy, chociaż to może jest lufa, a może to jest...
zagrzybiony pindol. Nie wiem. Nie... Co? To było awkward. Zapomnijcie o tym. Okej, okay, to będzie ciężkie, ale spróbujmy, jak tylko jesteśmy w stanie. O, to w sumie nie jest dobrze. Screen. O, myślicie, że to jest złe? To tylko poczekajcie i zobaczcie, co się stanie, jak się załączy. Wasz design stał, więc go wysadziliśmy. A, rozumiem. Więc teraz jest... Jaki jest wasz plan? Wygląda na to, że nie potrzebowaliśmy planu, tylko... Just a rule? Zasady? Każdy, kto wchodzi nam w drogę, zostaje zgnieciony w pył. Ale Suzy, potrzebujesz nas, żeby wrócić do domu. Czy... Rozgniatanie nas nie wygląda na trochę mało produktywne? Nie, właśnie tutaj się mylisz. Wiem, że nie mogę wrócić bez was. Będąc dobrą osobą, tak naprawdę nie jest... Bycie dobrą osobą nie jest w moim stylu, więc... Więc pomyślałem o małej drodze, w której możemy to rozwiązać. Jeżeli nie pokonacie, wrócę z powrotem do bycia dobrą. Jeżeli przegracie, będziecie musieli być źli razem z nami. I zrobić cokolwiek będziemy mówili. Więc na to powiecie? O nie, nawet nie odpowiadajcie. I tak byśmy was zgnietli, więc... See ya. Ktoś zostanie uśpiony? Suzy usnęła. O, cóż za piękna piosenka. Ale Lancer dużo sam nie zrobi, szczególnie w tym swoim motorku. Lancer, X anything. Wyglądacie jak świetny team, jestem z was dumny. Lancer chyba daje się przekonywać. O, to na mnie działa. Ups. A gdybym użył Magic, Pacify, nie mogę jeszcze. Jeżeli nie przestajemy walczyć, to wtedy komuś może stać się krzywda. Lancer dał się przekonać, to chyba działa. Okej, okay, czyli Suzy się obudziła i ciska toporami. Shit, one zawracają. Fuck. Fok. A nie możemy Lulu? Nie? Nie? Powiedziałeś... Okej. Jeżeli przestaniemy walczyć, wtedy mógłbym... Braid your hair. Braid? Co? To znaczy nie, ale co? O, shit, man! Idziesz spać. Wywalaj. Czyli musimy przekonać po prostu Lancera, Suzy musimy... Suzy po prostu usypiamy. Lubię waszą dwójkę i myślę, że powinniśmy się razem dogadać. A-au. Co jest nie tak, stary? Chyba... polubiłem naszych wrogów. Teraz samo to, że ich widzę, sprawia, że czuję się... miękko? Słaba atmosfera na walkę.
Cóż, jeżeli ty nie chcesz walczyć, to nie ma sensu, chyba. Koniec walki. Cóż, nie pokonaliście nas, ponieważ trochę czytowaliście przez przekonywanie Lancera z byciem miłym? Ale jeżeli muszę, to wrócę na waszą stronę. Teraz to ty se możesz. Ale nie oczekujcie, że zrobię cokolwiek poza walczeniem. Więc jaki to ma sens? Mogłaś zostać po tamtej stronie! Jaki to ma sens? Mogliście sobie już siedzieć razem i byśmy cię zgarnęli przez te drzwi na koniec, ale nie przeszkadzaj! We're happy to have you back to see. No, we're not! Twat skład już nigdy nie będzie taki sam. Suzy? Czy to znaczy, że już nie jesteśmy razem drużyną? To znaczy, jasne, że jesteśmy dalej drużyną. Możesz, być częścią twat składu? Ja? W twat składzie? Czekaj. Jeżeli zadaję się z dobrymi kolesiami, to... Czy dalej możemy mieć... dresy? Tak! Ralsei je zrobi. Co? Okej, jasne? This fucking face! This shit! Ja dzisiaj będę miał koszmary! Ale on będzie co? On będzie odwa... On nie może naprawdę być w teamie. Czemu on zostaje w tyle? Skoro jest w teamie. Nie podoba mi się to. I don't like it. Ale to będzie na tyle ten odcinek. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Tym razem odcinek ma faktycznie normalne pożegnanie, a nie... cliffhanger, ale... Skoro jest w naszym teamie... Nie jest w naszym teamie. Frajer!